Na początku września tego roku 2011 dziadek mnie poinformował o tym, że znalazł pamiętnik z pradziadka z Sonderaktion. Tydzień później ten pamiętnik do mnie przywędrował i w połowie września go przeczytałam po raz pierwszy. To było o tyle ciekawe, że ta legenda nagle stała się prawdziwą historią. I no to w ogóle mnie oczywiście poruszyło, no bo jest to część mojej historii jakby rodzinnej. Właściwie no, nie było żadnych wspomnień o pradziadku, była taka tylko historia, która właściwie już w pewnym momencie zaczynała mieć kilka wersji, ponieważ już to, czy pradziadek poszedł odebrać indeks, czy poszedł po dyplom, czy poszedł po wpis do tego indeksu, to już nie było właściwie tego wiadomo. I już właściwie ta historia przestała być taka jednoznaczna. I już zaczęła się przeradzać w taką legendę. I długo, długo żadnych informacji konkretnych nie miałam na ten temat. I dopiero 3 lata temu chyba znaleźliśmy taką jedną kartkę Jadwigi, żony Zygmunta Starachowicza, w której ona na jednej, dosłownie na jednej kartce papieru A4 opisuje życiorys męża. Ale no, to są suche fakty i nic poza tym, żadnych więcej informacji nie znam. Pradziadek opisuje ten pierwszy dzień zaraz po aresztowaniu. Na początku zostali wszyscy umieszczani w kaplicy na Montelupich. W pamiętniku jest schemat tego pomieszczenia z rozrysowanym miejscem, gdzie jest konfesjonał, gdzie ołtarz. Pojawia się tam takie wrażenie, że ta kaplica najprawdopodobniej jeszcze niedawno była używana. I tam duża liczba osób zostaje umieszczona w małym pomieszczeniu z małym okienkiem, którego nie wolno otwierać. Pradziadek zauważa takie szczegóły, na które może nie każdy by zwrócił uwagę. Pradziadek znalazł, tam w tej kaplicy była taka informacja, ile metrów sześciennych potrzeba dla swobodnego oddychania dla jednej osoby. Pradziadek kwituje to, no życie pokazało, że to da się inaczej też. I też takie, to dla mnie też to było zaskoczeniem, że nagle tam większość ludzi zaczęła palić papierosy w takim małym pomieszczeniu, w którym i tak już no, nie pachniało zbyt pięknie. Nie było powietrza do oddychania, a oni jeszcze zaczęli palić. Tam ktoś miał astmę i zaczął się dusić. Ci, co nie palili, oczywiście nie byli z tego zadowoleni. Ta potrzeba zapalenia w takiej sytuacji jest, nie wiem, niezrozumiała dla mnie troszkę. Bo jednak no, w takiej dziwnej historii, a jednocześnie z przyczyn czysto praktycznych, że ten papieros musiał się pojawić. Uderzyło mnie przede wszystkim taka subiektywność tego pamiętnika, że to nie była taka relacja historyczna, tylko nie dość, że konkretnej osoby, którą jakoś z mojej rodziny jeszcze. To, co mnie uderzyło, to taka młodzieńczość w ocenach tego, co tam się działo. W tym pamiętniku rysuje się taka wyraźna różnica między my młodzie, to znaczy mój pradziadek i tam parę takich młodych osób, które chyba też przez przypadek się znalazły, a tamci starsi ludzie. I to głównie objawiało się później w podejściu, w ocenie sytuacji. Zresztą pradziadek pisze my optymiści, a tamci starsi pesymiści. I to dla pradziadka to mogła być przygoda. On widział tutaj przygodę nadchodzącą. Natomiast pozostała część zupełnie inaczej się na to zapatrywała, zwłaszcza, że niektórzy znali Niemców jeszcze z I wojny światowej. Także ta różnica jest w tym pamiętniku podkreślana i tak zupełnie świadomie, bo przecież pamiętnik został napisany już po powrocie z obozu, zatem
no jest to jakby z pełną świadomością zapisane. Przede wszystkim jest takie szczere to wyznanie. I dobrze się, mnie się to dobrze czytało, ponieważ nie miało to charakteru takiego historycznego, suchych faktów podanych, tylko no to po prostu był część życia czyjegoś. Nie, chyba takie najbardziej zaskakujące było to, jak on widział w kategoriach czarny i biały, to znaczy albo ktoś jest tchórzem, albo ktoś jest mężczyzną. I dla niego nie było jakiegoś takiego wypośrodkowania. To znaczy, bo w tym pamiętniku są jakby dwie perspektywy. Perspektywy pradziadka, który wtedy został aresztowany, i pradziadka, który pisze to jest wspomnienia już po powrocie z obozu. Jakby w tej perspektywie z czasu aresztowania jest ten podział na tchórzów i na mężczyzn, ale do tego dochodzi ta narracja samego pamiętnika pisanego już po powrocie z obozu, w której jest ta dojrzałość i jest to rozumienie dla strachu o rodzinę, o to, że można się nie spotkać więcej z żoną, z dziećmi. Pradziadek wrócił w styczniu 1941 roku. W lutym ożenił się z Jadwigą, z którą już znał się chyba od połowy lat 30. Także przed jego aresztowaniem byli najprawdopodobniej już narzeczeństwie. Później w marcu 1942 rodzi się pierwsza córka, w marcu następnego roku druga córka. W międzyczasie pradziadek wstępuje do AK, oficjalnie pracuje w RGO. Gestapo 8 sierpnia 1944 roku urządziło nalot w miejscu pracy pradziadka i w jego biurku znaleziono pudełko z orzełkami, nielegalną prasę i pamiętnik z Dachau. Został oskarżony o współpracę z AK, aresztowany oczywiście, wywieziony na Montelupich. Tam był torturowany, ale nie wydał nikogo. Najprawdopodobniej 10 września został rozstrzelany na Montelupich. To znaczy, o tym pamiętniku właściwie nikt w rodzinie nie wiedział i nie wiedzieliśmy, że on istnieje. Z tej kartki, z tego życiorysu Jadwigi wiedziałam, że był pamiętnik z Dachau, ale to nie jest ten pamiętnik. I mój dziadek zaczął szukać zdjęć Zygmunta Starachowicza, żeby chciał je tutaj jakoś dostarczyć do uniwersytetu w związku z zbliżającą się rocznicą Sonderaktion Krakau, ponieważ wiedział, że brakuje zdjęcia tutaj Zygmunta Starachowicza i kiedyś dawno temu podobno o to była proszona babcia, ale nie było wcześniej jakoś czasu na to. I dziadek zaczął szukać tych zdjęć i nagle znalazł teczkę, która była podpisana Jadwiga i Zygmunt Starachowiczowie i tam znalazł się ten pamiętnik, jakieś zdjęcia i jeszcze kilka innych dokumentów. No i tak właściwie ten pamiętnik ujrzał światło dzienne. Najprawdopodobniej babcia nie wiedziała też o tym, o istnieniu tego pamiętnika, ponieważ taki był, ta historia Zygmunta była bardzo, musiała być bardzo bolesna dla Jadwigi, mojej prababci, i raczej się jej nie pytało o tym, o tą historię. To był taki temat tabu dla tego pokolenia starszego ode mnie. Dla mnie już, ja już nie miałam kogo zapytać. No i tam ta teczka jakoś wędrowała wraz z przyprowadzkami. No i właściwie dopiero teraz ktoś wpadł, miał chwilę i po prostu tam zajrzał. Najprawdopodobniej ten pamiętnik był przechowywany w takim pudełku, szarym pudełku, które było prywatnym pudełkiem
prababci Jadwigi, która to pudełko trzymała w tapczanie. I to była taka strefa prywatna i nikomu nam się nie przyszło, żeby tam zaglądać. Tam też były jakieś listy, które też udostępniłam. I po prostu nikomu nie przyszło do głowy, żeby tam zaglądać, ponieważ to było takie miejsce prywatne. No a później, kiedy już prababcia umarła, to jakoś tak, nie wiem, po prostu nikt tam też nie zaglądnął i to tak wędrowało później. Wydaje mi się, że jest to jakiś kawałek historii, który jest wart tego, żeby pokazać komuś więcej niż tylko rodzinie. Chciałabym, żeby to w jakiś sposób było opublikowane albo przynajmniej dostępne w prosty sposób dla każdego, kogo ta historia chociaż interesuje.